Dziś chciałam Wam zaprezentować film, któremu 5 tygodni wystarczyło, aby znaleźć się w pierwszej dziesiątce największych polskich przebojów po 1989 roku. Jest to film Bogowie w reżyserii Łukasza Palkowskiego. To jest fabularny portret bardzo sławnego polskiego lekarza, profesora Zbigniewa Religii. Jest to postać, która jest bardzo znana i rozpoznawalna zarówno w Polsce, jak i na świecie. On jest niezwykle i szczególnie ważny na Śląsku, z którego pochodzę ja, gdzie od 1984 roku kierował katedrą i kliniką kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu. Bogowie, to jest taka półprywatna, a półzawodowa historia życia Zbigniewa religii. To jest, gdybyśmy mieli go określić jednym zdaniem. Najbardziej znany polski kardiochirurg, jeżeli nawet nie powiedzielibyśmy o nim najbardziej znany polski lekarz. Kim jest kardiochirurg? Kardiochirurg to taki lekarz, który zajmuje się leczeniem serca i naczyń krwionośnych, tak? czyli tych wszystkich elementów, które przenoszą krew w naszym organizmie. Twórcy filmu Bogowie yy, pozwalają nam obserwować rozwój kariery Zbigniewa religii od momentu jej początków, czyli od momentu, kiedy stawiał pierwsze kroki jako lekarz w Warszawie, aż do momentu, w którym założył klinikę kardio kardiochirurgii w Zabrzu. To jest historia okupiona ogromnym trudem, yy, do momentu, kiedy Przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca w Polsce. Przeszczep, czyli transplantacja, to jest ten proces, którego dokonuje się, kiedy lekarz przenosi komórki, tkanki albo jakieś narządy z jednego ciała do drugiego ciała. Mówimy o tym po polsku: z ciała dawcy, czyli tego, który daje, do ciała biorcy, czyli tego, który bierze ten element, tą tkankę, ten narząd. Przeszczepu dokonuje się po to, aby jakiś element organizmu, zaczął, który nie działa, zaczął z powrotem funkcjonować poprawnie. Tak? Przeszczep, czyli inaczej, transplantacja. Tych dwóch słów możemy używać wymiennie. No, i właśnie w filmie możemy obserwować budowę tej kliniki kardiochirurgii w Zabrzu. To bardzo znany ośrodek. Pierwsze porażki zespołu, który próbuje dokonać pierwszej udanej transplantacji serca w Polsce, ale także ich pierwsze sukcesy. Możemy też obserwować coś, co z punktu widzenia dzisiejszych czasów będzie dla nas chyba zupełnie niezrozumiałe czyli taki opór zewnętrzny, z jakim spotkali się lekarze. Kiedy próbowali dokonać tego pierwszego przeszczepu serca? Ta historia dzieje się w połowie lat 80. w Polsce, i to jest, no właśnie, wydawałoby się wcale nie tak dawno, a mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której Ludzie mówią, nie można przeszczepić serca z człowieka do człowieka, bo w tym sercu jest dusza człowieka. My przecież doskonale wiemy, że organy wewnętrzne tak nie działają, ale jeszcze w latach 80. wciąż byli ludzie, którzy myśleli w ten sposób, i stąd to, co próbował zrobić Zbigniew Religa i jego zespół. To była no, szczytna idea, ale to było coś bardzo, bardzo, bardzo trudnego. Skąd wziął się tytuł Bogowie? No pewnie część z was wie, domyśla się, skąd taki tytuł mógł się wziąć. Tak naprawdę on bezpośrednio powstał z takiej anegdoty, historii, którą opisywano kiedyś głośno w polskich mediach, a mianowicie grupa młodych lekarzy. Pojawiła się w klubie na dyskotece i nie chciano ich wpuścić. I bramkarz, ten człowiek, który pilnuje wejścia do dyskoteki, mówi do nich, a kim wy jesteście? A oni odpowiedzieli my na to: my jesteśmy bogami. Stąd metaforycznie wziął się właśnie tytuł filmu Bogowie. No i teraz warto by było pokazać Wam trzy najważniejsze postacie w tym filmie. Czy najważniejsze postacie to właśnie Zbigniew Ryliga, o którym już mówiłam. On urodził się w 1938 roku, zmarł w roku 2009. Po studiach odbył staż w Stanach Zjednoczonych, później pracował w Klinice Kardiochirurgii i Instytucie Kardiologii w Warszawie. No i od 1984 roku kierował kliniką kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu. Dzisiaj ten szpital nazywa się Śląskie Centrum Chorób Serca. I w tej właśnie klinice w listopadzie 1985 roku Zbigniewowi Relidze udało się przeprowadzić ten pierwszy udany zabieg transplantacji szczepu serca. Przez wiele lat Zbigniew Religa angażował się też w politykę, to może być dla Was ciekawostka. Był posłem na Sejm, był senatorem, przez chwilę zajmował także stanowisko ministra zdrowia. Drugą postacią, o której trzeba powiedzieć, jest Andrzej Bochenek. To absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i w latach 84-88 był zastępcą Zbigniewa Religi. Stworzył on pierwszą klinikę, później już stworzył pierwszą klinikę kardiochirurgii śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. I jego żoną była bardzo, bardzo znana polska dziennikarka, która nazywa się Krystyna Bochenek. Ona zginęła w katastrofie samolotu pod Smoleńskiej. O tej historii pewnie słyszeliście. No i trzecia postać, którą trzeba wspomnieć, to Marian Zembala, który bardzo był młody, kiedy zaczął pracować w klinice Zbigniewa Religii w Zabrzu, i on także był członkiem tego zespołu. Który przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca w Polsce. Od w roku 2015 był ministrem zdrowia. Podobnie jak pamiętacie, mówiłam, że kilka lat ministrem zdrowia był właśnie także Zbigniew Relika. Ciekawostką jest to, że Andrzej Bochenek i Marian Zembala, czyli ci prawdziwi ludzie, Także pojawiają się w filmie bogowie. Oni pojawiają się w filmie jako aktorzy, ale nie grają siebie, tylko grają członków Komisji Etyki Lekarskiej, która rozpatruje możliwość dokonania tego przeszczepu serca. I druga ciekawostka to to, że ta scena, w Komisji Etyki Lekarskiej, w której oni się pojawiają, została nakręcona 5 listopada 2013 roku, czyli dokładnie w 28 rocznicę pierwszego przeszczepu serca w Polsce. Więc to jest taka ciekawostka, oni mówią, że dla nich to był taki no właśnie powrót sentymentalny do tej pięknej, pięknej przeszłości. Ciekawostką jest także to, że z pierwszym przeszczepem serca w Polsce jest związane jedno z najważniejszych zdjęć w historii świata. Za takie zdjęcie zostało uznane, została uznana fotografia, na której Zbigniew Religa siedzi koło łóżka pacjenta, właśnie po tym przeszczepie serca, a w rogu w kącie. Tego, tego pomieszczenia, w którym dokonana była operacja, śpi właśnie młody Marian Zembala. To zdjęcie jest bardzo, bardzo popularne, możecie je łatwo znaleźć w internecie i ono właśnie przez magazyn National Geographic zostało uznane za jedno ze stu najważniejszych zdjęć w historii świata. Wiecie doskonale, że przeszczepić, trans, dokonać transplantacji można nie tylko serca, ale także innych narządów. Kiedyś myśleliśmy, że tylko narządów wewnętrznych, ale można też oczywiście dokonywać przeszczepów rzeczy, które są na zewnątrz człowieka i dla mnie takim największym zaskoczeniem w życiu było chyba to, że można dokonać przeszczepu całej twarzy. No i dlatego o tym mówię, że z tą historią związany jest inny polski film, który może chcielibyście obejrzeć. Jest to film Twarz z 2017 roku. Ten film wyreżyserowała Małgorzata Szumowska. On opowiada właśnie o pierwszym polskim przeszczepie twarzy. Ten film do, otrzymał srebrnego niedźwiedzia na festiwalu. Berlinale w Berlinie, a ten przeszczep to ciekawostka, został dokonany w Gliwicach, czyli zobaczcie, pierwszy udany przeszczep serca został dokonany w Zabrzu, które leży właśnie koło Gliwic, gdzie dokonano pierwszej udanej transplantacji twarzy w Polsce. Także możemy powiedzieć, że śląsk przeszczepami i transplantologią stoi. To chyba faktycznie taki bardzo, bardzo ważny teren, jeśli chodzi o. Te tematykę medyczną. Bardzo serdecznie polecam Wam film Bogowie. Warto go zobaczyć także choćby z powodu miasta, właśnie, w którym się rozgrywa. Zabrze to jedno z takich ważniejszych śląskich miast. Tam znajduje się kilka miejsc należących do szlaku zabytków techniki. To jest taki szlak, na którym możecie odwiedzić właśnie ważne miejsca, takie muzea, czy też interaktywne miejsca związane z kulturą industrialną na Śląsku. Więc to Wam serdecznie polecam. Moi studenci mówią, że ten film na pewno warto obejrzeć. Mówią, że warto z powodu świetnej gry aktorskiej, warto z powodu wspaniałej muzyki i warto z powodu wciągającej fabuły, która oparta jest na prawdziwej historii. Warto także z powodu tego, aby zobaczyć, jak Nietypowo jeszcze 40 lat temu ludzie zachowywali się wobec samego pomysłu przeszczepu serca, jak bardzo, no właśnie, ograniczona, zamknięta umysłowo była tamta epoka, ale także, żeby zobaczyć, jak to było, kiedy ludzie walczyli o swoje, kiedy przez, przeciwstawiali się autorytetom, bo tak naprawdę. Religa Bohanek i Zembala przeciwstawili się tym, którzy byli ważniejsi, teoretycznie mądrzejsi od nich, i mówili, że to nie ma prawa się udać, że oni nie będą w stanie tego zrobić, oni jednak tego dokonali. Warto oglądać filmy o tym, że coś się komuś w życiu udało, warto oglądać filmy o wielkich sukcesach, a filmem o wielkim sukcesie jest z całą pewnością film Bogowie. Bardzo serdecznie polecam Wam ten sens.